A to też już tak trochę tradycyjnie, nie? Trzeci raz będzie, czwarty? Raz na Grunwaldzkiej, czy dwa razy na pewno byłeś? Kurde, ale jeszcze grałem w Elblągu koncerty, jak miałem 16-17 lat, to tam z 15 ich było, nie? A mi, ale nie, mi akurat to samych studenciaków. Jeszcze raz? O Juvenalia. No to nie, nie, Juvenalia w Elblągu raz grałem tylko. No? I dwa klubowe. Od 2012 grałem 3 razy w Elblągu. Się wydawało, że nie. Na 100%. 4 razy, bo jeszcze raz w 2012. Dobra. I wszystko majne, majne, majne. Dzięki ci bardzo. Chciałam to jeszcze dobra, i teraz musimy was poprzestawać. Jak to? No bo ty musisz usiąść tu na zdełku. Przepraszam cię. Mój drogi. Ja pierdolę. Kaja operator. No chyba musisz być w kadrze chyba, nie? Nie, no, nie, nie. Czekajcie, posadzimy sobie go do... A ty sobie wiesz krzesło to. Jakby co ubikacja jest tutaj, nie? Chcę nam tu siedzieć? Tak, masz tu siedzieć, zobaczmy. No tak, w sumie. Ja na takim oryginatorem całego punkcie? Kurwa umysłu. Dobra, na razie to się nie widać. O, to jest opóźnione. No będzie parę sekund na pewno. Tam jest miejsce. Szkoda, że... Spróbuję tym odejść trochę dalej. Może ja za blisko siedzę po prostu. Nie, siedź dobrze. Właśnie, źle wygląda. Nie? Chyba jest teraz ok, co? Widać wszystkich? Nie, nie wiem, ja nic nie widzę. Nie, jeszcze w szkole witam. Nie, pewnie widzisz, bo tak widzę, że... Bo mnie bardziej w sensie, bo tak widzę, że... Widzę, że jesteś tam? Nie, widzę się, widzę tam. No bo ja się przesuniemy, bo się domyślimy, nie? Przesuńcie się trochę i się zmieścimy. O, tak, jak nie da się przesunąć, będzie tak. Jeszcze trochę do kanapy. Ja pierdolę. No i czekaj, to muszę sobie poinkać. Tak. Wszyscy są. Co, już? No już dawno. A już dawno? Dobrze. Dobrze. Piszą, siema V. Co za poinka. Ej, w ogóle taka akcja, nie? Słychać nas, tak? Tak! Ja! Wiesz, najlepiej jesteśmy, a nikt nie wie. Ja myślałem, że to już włączone, tak jak w tym, na wywiadach w CGM-ie, zawsze na zaprawie. Siema wszystkim, to był pomysł mojej dziewczyny, żeby to zrobić, to jest mój pierwszy live stream. Byłem 2 tygodnie temu u Łozinki za Fromental, jest streamerem, także dla niego to chleb poprzedni, było spoko, więc jakby dzisiaj... Tak, to jest mój drugi live stream w życiu, ale pierwszy, który się dzieje ze względu na moje wydawnictwo. Witamy wszystkich, którzy tam są. Nie wiem, czy jest was 5, czy 10, czy 50. Witamy was wszystkich. A gdzie to widać, ile jest osób i będą pisać do nas tam? Nie, musisz sobie... Aktualnie jest 102 osoby. A, ty to 102 tak? osoby! Odpaliłeś się to? Też bym odpalił, ale mam materiał. Ja udostępniłem tutaj. Mam materiał do kobiety. Może być zapisane. A my mamy jakieś opóźnienie. No i jest tam minimalne, nie wiem ile. Zawsze jest. No cyrk generalnie. Wpadło tutaj, jak wiecie, 6 wygranych konkursu na zakup preorderów w ciemno. Jest tu jedna wyjątkowa sytuacja, bo koleżanka Diana. Tak. Tam jakby wejściówkę do zaproszenia wygrała jej przyjaciółka, która ofiarowała jej to zaproszenie na urodziny. Słucham? Pozdrawiamy serdecznie. Był bardzo szlachetny, super gest. No i co, siedzimy od godziny. Pogadaliśmy sobie o tym, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Mamy tutaj szeroki przekrój osób. Niektórzy studiują, niektórzy pracują, niektórzy robią hajs w Finlandii, niektórzy studiowali chemię barwników. I mamy nawet jednego górnika, także jest... Fajny przekrój, jak kiedyś rymowałem zresztą o tym vlogu z czarnym hi-fi. Nazywa się Nie ściągniesz mnie na dół. Początek drugiej zwrotki jest o tym, także jak nie znacie, to sprawdźcie. Oczywiście całej płyty wam nie puścimy, bo premiera za tydzień, ale za chwilę zaczniemy słuchać, więc może jeden tam kawałek dodatkowo, którego nie słyszeliście, poleci.
No i co, może przedstawcie się tutaj ludziom z grupy. Właśnie, tutaj ludzie witają, na przykład Gosia Welczak właśnie napisała, cześć wszystkim, cześć parciarze, to do was. Cześć! O, i też jest Katarzyna Andres, też mnie pozdrawia. Pozdrawia moją przyjaciółkę i całą resztę. O, to tak, pozdrawiamy cię serdecznie. Ukraliśmy dzień życie dziś, nie ukrywamy. Zrobimy tak, że właśnie... jak to było? Farciarze, tak? Się przedstawią. Tak. I później, jak będziecie mieli jakieś parę pytań, to możemy na to odpowiedzieć i startujemy z odsłuchem płyty. Także przekazuję głos do studia. Cześć, to ja mam. Kinga. Rafał, siema. Jadek. Marek. Ale to mieliście, wiesz, tak po 10-15 sekund, to co mówiliście, nie? Idę po papierosa. No i co? I cisza! I sobie sobie dzisiaj. Teraz na live, każdy się wstydzi. Dlaczego się tam schowałeś? Chodź tu! Uciekiny. No i sobie poszedł, no i zostawił nas samych tutaj. Ja powiedziałem, że idę po wylosa. Siadaj na zydelku. Na zydelku? Tak. Co to jest? Czyli jak widzicie, starciarze są lekko wstydliwi. Jest z nami tutaj mój człowiek Kadowski, przez którego w ogóle ten stream jest możliwy, bo za chuj, abyśmy się tego nie nauczyli. Prawie jak na jakimś AA. A to zabawne, bo każdemu proponowałem wino i każdy chciał kawę i herbatę, więc coś w tym jest. Do tego jeszcze dojdzie. Kadowski, jak dowiedział się o pomyśle mojej kochanej dziewczyny, od razu napisał do Weny, bo współpracuję z Weną na co dzień, że może ogarnąć tego streama. Wena napisał do mnie, ja zadzwoniłem do Kadowskiego. Okazało się, że poznaliśmy się w Poznaniu w zeszłym roku. No i właśnie dzięki Kadowskiemu, którego nie ma teraz w kadrze, mógłbyś tutaj przyjść się pokazać, też jest wstydliwy. O, idzie? Idzie? Nie widać go, chodź tu bliżej. Siema. Tak, dzięki niemu to wszystko jest możliwe. Dobra, skoro nazwani przez was farciarze nie są tak wyluzowani jak wcześniej, to może przejdźmy, jeżeli macie jakieś pytania oczywiście, to walcie szybciutko. Poczekaj, na razie przeżywają to, że jesteśmy spięci i że nic nie pijemy. I czemu w krótkich, a nie w podwiniętych jest pierwsze pytanie, w spodenkach oczywiście. Bo jest marzec, jest 17 stopni, dzisiaj jest celebracja pierwszego dnia lata, dlatego właśnie nie w podwiniętych. Na okładce jestem w podwiniętych. Dobra, dawajcie pytania. No czekaj, bo to jest opóźnienie, no ludzie się witają, jakby wiesz. Witam wszystkich. O, masz, możesz zobaczyć. Fał, oni spięci jak Mateusz na talii, muszą jebnąć. No nie będę namawiał ludzi do alkoholu, no, jak nie chcą pić. No to... Dobra, może jeszcze raz zapytam. Chce ktoś wina? Nie, codziennie jest się u swojego ulubionego wina. Zaczynamy od słów. Zaczynamy od słów. Za chwilę zaczniemy. Dobra, ostatni raz zapytam. Chce ktoś wina? A to będę pierwszy. To przełamię te lody, no. To będę. O, przełamię! Tak. Dobra, widzisz. O, i nagle wszyscy. Nie wina, ja dzisiaj na wodzie. Tak, jesteście złem. Jest 15. W sobotę. Dżentelmeni od 12. O 12, nie? Tak, dżentelmen od 12 może ponoć, nie? O, uwaga, jest pytanie. Który kawałek ma dla ciebie największe znaczenie? Tomek. Jest szacunek dla dobrych ludzi, pozdrow. Dawid Śliwa. Tomek, na to. Tomek, bo jest. No dobra, to ja otwieram wino. On otwiera wino, więc za chwilę odpowiem. Dobra, nie? Słychać mnie stąd, jak mówię, czy nie? Ciężko stwierdzić. Ale to oni odpowiedzą. Raczej będzie. Będzie chyba, no. No dobra, to Tomek zaraz otworzy wino i wróci. Ale słychać mnie czy nie? Słychać. Słyszymy. No to odpowiadaj tam z kuchni. No dobra, skoro mnie słychać, to Tomek jest najważniejszym. Albo wiecie co, to jest na tyle fajna historia, że opowiadam na siedząco. Creepy Koraska bierze jak zwykle. Jest też kolejne pytanie, ale to... Dobra, to za chwilkę. Ile mamy osób? 142 osoby, super. Powiedz, że czekamy, jak będzie 500 i wtedy sprawdzisz największą tajemnicę. Jestem kobietą! Poczekajcie z tymi pytaniami, bo tutaj jakby mam małą przerwę na wino, a było już parę fajnych pytań. Dobra, one nie znikną. Wszystko. Umiesz to przewijać?
Bo ja nie. A, okej, okay, to memorize. Ty jesteś dobra, zapamiętuj je. Proszę. O, nie, dzięki wielkie. Tak, jest to moje ulubione wino z Biedry za 10 zł. Dobra. Gdzie ja siedziałam tutaj? Tak, tu. Który kawałek jest dla mnie najważniejszy? Tomek, bo... bo Tomek jest tak naprawdę skrótem całego CTDN. Wszystko, co usłyszycie, jest też pierwszym numerem na płycie. Wszystko, co usłyszycie po Tomku, jest tak naprawdę rozwinięciem tego, co było poruszone w Tomku. Strasznie, to, Tomek to był numer, który najdłużej w życiu pisałem. Z uwagi na to, że po tej przemianie, którą przeszedłem, zdałem sobie sprawę, że w większości przypadków rapowałem o wyobrażeniu siebie, a nie o prawdziwym sobie, bo jakby nawet nie znałem samego siebie, tak jak znam dzisiaj. I zazwyczaj jak pisałem numer, nie wiem, w parę godzin, bo nigdy nie miałem z tym problemu, nigdy nie czekałem na wenę, pozdrów Michał, to Tomek powstał w taki sposób, że w styczniu 2018, dobrze mówię? Tak. W styczniu 2018 na siłowni sprawdzałem bity od Megota, chyba paczkę z 20 bitów. I usłyszałem ten beat i od razu wiedziałem, że to będzie to, bo pomysł na numer, pomysł na Tomka już miałem w głowie od jakiegoś czasu. I wiedziałem, że to będzie ten beat. Więc to był styczeń. Pierwszą zwrotkę do Tomka napisałem w maju, drugą w sierpniu, trzecią w październiku. Nagrałem ją, nagrałem cały numer w grudniu, a Thompson dograł się do tego chyba w lutym. Także numer powstał prawie rok. Więc tak, jest to, ten numer jest dla mnie najważniejszy z tej płyty. I w ogóle myślę, że top 3 najważniejszych dla mnie numerów moich. Okej! Okay. Ile masz w planie klipów? Jeden zaraz będzie się robił kolejny i z trzecim zobaczymy. Tak. Poczekaj. Czy jest jakiś raper, z którym chciałbyś, mógłbyś nagrać wspólną płytę? To Łukasz. Jakby ktoś zaproponował fajne hajsy, to myślę, że jest paru takich raperów. Ale generalnie, jak wiecie, lubię pracować sam. Przeważnie na płyty jakby biorę tylko bliskie mi osoby. Wyjątkiem był Half-Life, gdzie zaprosiłem więcej osób, ale przeważnie na EDKT, na Propane, Cloudne i na CTDM są to osoby, które znam długo. No i tyle. Czy twoim zdaniem ta płyta jest lepsza niż Cloud9? Jeśli tak, to dlaczego? To jest dobre pytanie akurat, bo dla większości pewnie z was, jak i tutaj zgromadzonych też, najlepszą płytą jest EDKT. Tak, zgadza się? No to chyba. Każdy. Raczej. Dla mnie EDKT była na drugim miejscu, bo właśnie na pierwszym był Cloud9, ale tak jak komuś odpisałem w komentarzu parę dni temu, że po nagraniu CTDN zacząłem się zastanawiać, jakby którą bardziej lubię, czy Cloud9, czy CTDN. I napisałem, że wrócę do tej myśli za pół roku. Tak naprawdę, tak. Po oswojeniu. Tak, jest bardzo dużo osób interesuje, z kim zawalczysz o te 20 koła, ale to nie wiem czy... Nie mogę tego zdradzać jeszcze. No nie mogę, no. Winnie by mnie zajebał, a lubię Winniego, więc... Dowiecie się niebawem. Tak, niebawem. Wow, dlaczego chodzisz z termometrem w dłoni? Bo jeszcze nie rzuciłem. Plan jest taki, żeby jutro odstawić nikotynę raz na zawsze, ale wiesz, jak jest z planami, mogą się nie udać. Chowam termometr. Jest pytanie do mnie, co zrobiliście do jedzenia. Ha, że to kończymy, kochanie. Ja. Co ty gadasz? Widać? Widać? Jest to przepyszna tarta i są dwie tace. Mamy też herbatę, kawę i wino. Wiecie, że tam po lewej od Tomka dziewczyna chciała też wino, a nie dostała? Kto chciał wino? Ja. Ale czemu nie mówisz? Ale wychwycenie. Internetu mam. Masakra. Jest pytanie, czy zapiszemy live. Ja nie wiem, jak to się... Tak, zapiszemy live. Jezu. Uratowali cię! Dziękuję. Pani. Jakie to kochane. Łukasz Wenzel ci to powie. O, dziękuję Łukasz. No, i za cię dziękuję. Siedziałabym. Dziękuję.
No dobrze, dobrze. Co tam jeszcze? No, no patrzę właśnie, na razie była reakcja na jedzenie. Tu było jakieś długie, długie pytanie, bardzo psychologiczne. Zaraz znajdę je. O. V. Jak odnalazłeś tożsamość, bo mam podobny problem. Bardzo dużo dziwnych wczutek wjeżdża mi na łeb jak w kawałku bipolar i zdałem sobie sprawę, że to wszystko maski. Jak u ciebie to przebiegało, cały ten proces zrozumienia i przełamania masek? Mikołaj. Dokładnie, Mikołaju, o tym jest cała płyta. Nie ma na tej płycie kawałka, który tego nie dotyczy. Więc nie będę ci zdradzał treści płyty. Za tydzień premiera posłuchasz i jeżeli będziesz miał jakieś pytania, podbij wtedy na grupie i z twoją już jakby nową wiedzą na mój temat będziemy mogli dyskutować dalej, bo na pewno pogadamy o tej płycie na grupie jeszcze i wszędzie. Mariusz pyta, czy jest zaplanowana trasa koncertowa i kiedy i w jakim klubie będzie koncert w Krakowie? W Krakowie na pewno zagramy. Ja nigdy nie po żadnej płycie nie miałem zaplanowanej całej trasy, tylko jeździłem w różne miejsca, ale na pewno z tą płytą zagramy w większych miastach typu Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, w Szczecinie będzie koncert. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Na pewno w kwietniu, wydaje mi się, że nic jeszcze nie będę grał, bo zamierzamy lecieć na krótki urlop. Ale myślę, że koncerty zaczną się od maja, jakimiś banaliami i z tego pojedziemy dalej. Myślę, że temat choinki musisz jakoś tu stosować. To wzbudza duże zainteresowanie. Choinka, właśnie, kurwa, na Instastory wrzuciłem kiedyś creepiego, jak się biega po kanapie i dostałem 100 wiadomości, jakby, dlaczego masz kurwa choinkę w domu? Pomogę. Pies za pierwszym po kanapie, co było fajne, a 100 osób zapytało, co z choinką. Kurwa, no jakby jest zajebista i zostaje cały rok po prostu. Na pół mam składać, a później rozkładać. Uwaga, jest pytanie do was, kochani. O. Uwaga, pytanie do farciarzy od Marcina. Jak czujecie się poznając Tomka w taki sposób? No, zajebiście. To powiedzieli zajebiście bardzo fajnie. No. Nieco dziwna sytuacja na pewno. No. Zawsze lepiej można, nie? Bliżej poznać. Kiedy się ma minutę na zdjęcie. No tak. No tak, tak jak już mówiłem, właśnie poznaliśmy się, bardziej gadaliśmy jeszcze przed tym streamem o tym, kim jesteśmy, gadaliśmy o edukacji, o jakichś tam planach życiowych i jesteśmy grupką dość różnych osób, także to jest ciekawe i bardzo fajne. Pytanie na przyszłość i trochę zazdrości od Adama. Czy przewidujesz jeszcze taką integrację z Stanami jak tam? Myślę, że tak, bo jakby I'm having fun, jest zajebiście, więc dlaczego nie zrobić tego przy następnej płycie? Może wtedy zrobimy, nie wiem, 8 osób, bo jak widać każdy się mieści, jest jeszcze miejsca. Także tak, chyba tak. Mhm. Fauna winylu, jest na to szansa kiedyś, gramofon błaga. Tomasz. Chyba tylko Denex Best Mixtape robiliśmy na winylu. Nie wiem, czy się wyprzedał, czy jeszcze można go gdzieś wyhaczyć. A ja to za bardzo nie jaram się winylami, nie jestem jakimś ortodoksem w tej kwestii, więc mi na tym nie do końca jakby zależy. Ale jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to czemu nie? Zawsze jest taka opcja. Okej, zupełnie z innej beczki. Michał, czy raperzy trenują sami z trenerem personalnym, czy chodzą na siłownię z innymi? To zabawne akurat. Były trzy pytania w jednym. I powiem na przykładzie Weny. Wena na przykład chodzi z trenerem. Jak ja chodzę sam, to chodzę bez trenera. A jak chodziłem z Michałem, to po prostu chodziliśmy we dwójkę, jako dwóch raperów, bez trenera. Albo z trenerem, albo z raperem. Albo tak jak ja, są. Dobra, szukam czegoś. Raz w wodę. 834, czy będzie jeszcze 834? To jest takie pytanie. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam niczego takiego w planach na razie. Box siedzi w Niemczech, nagrywa swoje rzeczy, ja nagrywam swoje. Ale nie jest to wykluczone. Nigdy nie mów nigdy. Dobra, to jeszcze trzy pytania i róbmy do nocy. Czy obecna płyta ma jakieś inne nazwy, zanim zdecydowałeś się na tą? A-a.
ta nazwa została wymyślona podczas w samolocie na Sardynię. To był nasz pierwszy urlop, baby. Tak. Tak, w 2017 w lipcu. I w 80% myślę, że jest wynalazkiem mojej kochanej dziewczyny. Wiem, że ja coś tam też wymyśliłem, ale nie pamiętam już co. Ale tak, ta nazwa ma już prawie 2 lata. Okej. Okay. Czy wrócisz kiedyś do robienia bitów? Nie, kur. Ja przestałem robić bity dokładnie, wow, 14 lat temu. I jakby no, nie mam w ogóle zajawki na to, żeby uczyć się tego z powrotem. Bo zanim zaczął jakieś fajne bity robić, pewnie minęłyby 2 lata, a wolę po prostu ten czas przeznaczyć na to, w czym jestem dobry, albo czego się mogę uczyć. W sensie wolę się uczyć na przykład śpiewania niż robienia bitów. Albo wolę pisać teksty niż uczyć się robienia bitów. Także chyba nie. Będzie jakiś epizod Pałena ma w planie? Jak dadzą 100 koła, to wpadam. Za 100 koła wpadam tam, na miękko i robię salto. A i dużo jest też pytań o ślub i dzieci, kochanie, nie chcę się nic mówić. Ślub i dzieci, przesłuchajcie płytę. Przesłuchajcie płytę. I jest fajna propozycja, nie wiem, czy na to pójdziesz. Czy mogą Klan wybrać... zasuwa? Czy mogą wybrać utwór, który puścimy? Nie wiem, na jakiej zasadzie mają go wybrać, ale pytają się, czy mogą. W zasadzie jedna osoba, Tomasz. Że widziałem ciekawości, tak? Było... Że numerek? Niestety nie możemy tego zrobić, bo ci farciarze muszą przesłać płyt od początku do końca, bo jest konceptualna, więc nie chcę puszczać na przykład 6, czy 8, czy 4 numeru najpierw. Także sorry, no. Musicie poczekać jeszcze tydzień. 6 dni. No dobra. Okej. Okay. Dobra. To zaczynamy? Odsłuch? Zaczynamy! Jak najbardziej. Jak się poznaliście? Jak się poznaliśmy? A! Czy może być historia? Pominak sami nie są pewne. Nie! To jest zbyt osobista historia, okay, dobra, w ogóle na, rządku, nawet na to spotkanie. To tym prawda. Bardziej na livestream. Nie, jest to bardzo zakręcona historia, ale tak. Tak jak J. Cole kiedyś w jakimś wywiadzie chyba z Angie Martinez, jak zadałem pytanie o jej dziewczynę, powiedział little bit too private. To ja powiem tak samo teraz, little bit too private. No dobra, to co, to wrócimy do nich przy odsłuchu, tak? Nie, zrobimy tak, zaczniemy odsłuch, przesłuchamy 2 numery, z czego pierwszym będzie Tomek, a drugi będzie numer, którego jeszcze nie słyszeliście. Mi się podoba ten drugi numer, ale jest wiele osób, którym się nie podoba. Pierdolę to oczywiście, bo chciałem, żeby ten numer tak wyglądał, jak wygląda. I wtedy przerwiemy na chwilę odsłuch, przyjdziemy się z wami pożegnać, rozłączymy się i już dalej będziemy kontynuować odsłuch w tym gronie tutaj. Ale akcja w ogóle. Fajnie, że was tyle przyszło. Także szanuję i pozdrawiam. Ja Kroski, możemy odpalać? Im na live, a ty pójść na wieży, co nie? Dobra, tak. Okej, okay. To zaczynamy. Przecież drugi, tak? Po kolei? Nie, no po kolei, Tomek najpierw. Ale nie, w sensie odsłuch... Nieważne, babe, nieważne. Dobrze. My wszystko wiemy. Dobra, to co, na 3-4? Czy o co tu chodzi? Możemy. Albo ty wyłączasz głos stąd, tak? Tak? No cześć! Hope you're good! Ty, kiedy w ogóle ostatni raz się widzieliśmy? No, trochę czasu minęło, dang. Ale nieważne, ty, słuchaj,
zaprosiłem cię tu, bo znamy się tyle lat, a moja głowa przez ostatnie półtora roku zmieniła się tak bardzo, że muszę ci o tym opowiedzieć. Przepraszam, możemy menu prosić? Dzięki. Co ja mówię? Muszę ci o tym opowiedzieć, także uzbrój się w cierpliwość i posłuchaj proszę. Zacznę od tego, że w wielkim skrócie wygląda to tak. Pierwszy dzień podstawówki, zacisnąć będę musiał zęby na nią. Dla małego siedmiolatka korytarz wydawał się rozległy jak wielki kanion. I ten wielki strach wypełnia mózgu zakątki. Przez świadomość, że po raz pierwszy będą mnie oceniać. I nie chodzi o dwójki czy piątki, pewnie domyślasz się o co chodzi. Ale gdyby to było oczywiste za mało, na klasowych fotach tylko ja zasłaniałem buzię. I parę razy mi się udało, chora potrzeba akceptacji we mnie tam coraz silniej zakwita. Może słyszałeś o tym na bliźnie, ale teraz o sobie wiem o wiele więcej. Głębiej sięga po sama pysa na płyta. Mały introwertyk musiał zostać ekstrawertykiem, żeby jego słoń w pokoju został przezroczysty. I kto wie, może nawet zniknie. I mały zrobi to po to, żeby każdy go lubił, żeby nigdy nikt nie mógł zarzucić mu, że jest chujowy, bo nie ma kawałka buzi. Mówiłem wtedy sobie, że nie będę nieśmiały, muszę być niezniszczalny. Zupełnie jak Venom, kiedy pokonał mojego superbohatera. Bo nie muszę być dobry, muszę być nietykalny. Wtedy moje alter ego przejęło kontrolę i wzięło w niewolę moją głowę. I dla niego Tomek został sam na 26 lat w podstawowej szkole. Zawsze robiłem do złej, gdy dobrą minę więcej. Dziś już nie muszę niczego, nie wstydzę się, nie. I nie wiem, czy to rozumiesz. Dla mnie to więcej niż wszystko, co to uczucie maskuje. Wejmy czy hajs, uśmiechnięta twarz, co z nią, kiedy jesteś sam. Zawsze robiłem do złej, gdy dobrą minę więcej. Dziś już nie muszę niczego, nie wstydzę się, nie. I nie wiem, czy to rozumiesz. Dla mnie to więcej niż wszystko, co to uczucie maskuje. Jeżeli masz mnie w uszach, kontakt, chcesz poznać mnie, to ja. Nie wiedziałem, jakie Venom na psychice mojej odciśnie piętno, nie. Z czasem muszę być lubiany, zmieniło się w nie lubisz mnie, to pierdol się. Śmiejesz się ze mnie, bo nie mam kawałka buzi, mam hajs, fame i dupy, pierdol się. Współczujesz mi, że nie mam kawałka buzi, mam hajs, fame i dupy, więc czego mi współczujesz, ta ziemia mi leką jest. Mówiłem, że na to, co myślisz o mnie, mam wyjebane. To zabawne, moje poczucie wartości karmiło się dokładnie tym samym. Tym jak ty nie widzisz, nie jak widzę siebie sam ja. Jeszcze więcej sensu ma teraz Cloud 9. Przez to Venom na postaci Tomka kreślił dzień w dzień ten nowy outline. Tak, nie mogłeś mnie zobaczyć, kiedy jestem niedoskonały. Kwadrat zawsze posprzątany, nie wychodzę z niego niewykąpany. Albo w t-shircie z plamą, a kaktusa przesunę jeszcze ze 2 centymetry w prawo. Będzie lepiej wyglądało i te małostki do tylko czubek góry lodowej tego, co się ze mną działo. Nie miałem pojęcia, czym jest odpoczynek. Albo robię pęgę, kurwa, albo piję. Po to, by nie zostać sam ze swoim mózgiem, nawet najebaną chwilę. Żeby nie przypomnieć sobie o tym przestraszonym chłopcu gdzieś. Fał, nie patrz w tę stronę, odwróć się. Dziś jak gadam z ludźmi, wszyscy widzieli we mnie Tomka. Wszyscy oprócz mnie, ta. Zawsze robiłem do złej, gdy dobrą minę więcej. Dziś już nie muszę niczego, nie wstydzę się, nie. I nie wiem, czy to rozumiesz. Dla mnie to więcej niż wszystko, co to uczucie maskuje. Wejmy czy hajs, uśmiechnięta twarz, co z nią, kiedy jesteś sam. Zawsze robiłem do złej, gdy dobrą minę więcej. Dziś już nie muszę niczego, nie wstydzę się, nie. I nie wiem, czy to rozumiesz. Dla mnie to więcej niż wszystko, co to uczucie maskuje. Jeżeli masz mnie w uszach, kontakt, chcesz poznać mnie, to ja. W świat wieku nikt nie mógł do mnie dotrzeć. Rodzina, przyjaciele, dziewczyny. W nieskończoność posponowałem przeżycie swojego bólu. Bez ketaminy nią były piwo, wino, wódka, whisky, nosy, dropsy, kacy, praca. Ale za wykreowane przeze mnie złudzenie szczęścia tak nagle, nieoczekiwanie i finalnie nadszedł czas zapłaty. Bo poznałem osobę, której wiedza była katalizatorem do mojego katarsis, co rozjebało moje ego na kwarki. I ryczałem przy tym, jakbym wtedy świadomie powstał z martwych. Nic w życiu nie bolało mnie tak jak pogodzenie się z samym sobą i przeświadczenie, że po tym wszystkim powinienem przeanalizować cały świat na nowo. Ja pierdolę. Po 26 latach mentalnej niewoli Tomek znowu się boi, bo wychodzi ze skorupy VNM-a, którą zaprojektował jego mózg, by go chronić. Ale dochodzi do problemu sedna. I wie, że 33-letni Tomek jest VNM-em, ale już pozbawionym kompleksów pokrzywdzonego dziecka. Jest w końcu wolny, tak jak wtedy, kiedy mówił, że stanął na K2. Z tą różnicą, że tamto uczucie dziś przy tym niczym jakaś jebana mała pchła. Udowadnianie, że jestem fajną osobą, mam to za sobą, więc mów o mnie co chcesz. Twoje słowa nie mogą mnie zranić, bo wiem skąd pochodzą. Masz moje słowo, Tomek. Zawsze robiłem do złej, gdy dobrą minę więcej. Dziś już nie muszę niczego, nie wstydzę się, nie. I nie wiem, czy to rozumiesz. Dla mnie to więcej niż wszystko, co to uczucie maskuje. Wejmy czy hajs, uśmiechnięta twarz, co z nią, kiedy jesteś sam. Zawsze robiłem do złej, gdy dobrą minę więcej.
Dziś już nie muszę niczego, nie wstydzę się, nie. I nie wiem, czy to rozumiesz. Dla mnie to więcej niż wszystko. Co to uczuć się maskuje. Jeżeli masz mnie, muszę kontakt, chcesz poznać mnie, to ja. Faza, co? Ta. Teraz muszę ci to rozłożyć na części pierwsze, żebyś lepiej skumał. Zamawiasz coś? Dobra, ja to biorę wodę, ale spoko, poczekam na ciebie. Okej, to słuchaj dalej, cofniemy się teraz way back. Trochę zasłania naszą panią. Ja nad zeszytem leniwie ślęczę. Czekam aż w oczy i błękitne zerknę. Bo przynajmniej raz dziennie po ramieniu klepnę ją, żeby pożyczyć ołówek czy ekierkę. Gdy odwraca się, mam serce w gardle, jakbym leciał na bungee jumping. Tak jak do objawy tachykardii, jakbym doświadczył magii w Narni. Kiedy na przerwę wstaję z ławki, widzę jej nogi strzeliste, jakby zbudował je w Hiszpanii Gaudi. Tok myślenia staje się lapidarny momentalnie. Kocham, kocham, kocham. Choć jeszcze nie wiem, co znaczy, to może spytam, czy mnie lubi. Na myśl o tym, na buzi, ze strachu biały jak albinos. Nie, jeszcze nie teraz. Kciuk w dwa palce wplatam w ten sposób. Trzymam go na szczęście, coraz częściej obok nie przechodzę, czuję zapach jej włosów. I wiem o tym tylko ja. I wiem, że nie mam szans. Ale spróbuję raz, co mi dam tam. Mam tylko 7 lat. Mimo że flashbacki z tamtych lat dziś są już nieco mgliste, to pamiętam w lutym 91 położyłem walentynkę na jej tornistę, tak żeby nikt nie widział. Gdy nie będzie cię przy mnie, jestem pewien, że nie wiem, kim będę wobec ciebie. Nie uwierzę w siebie, proszę cię. Zawsze to nie wiem, kim będę wobec ciebie. Nigdy już nie uwierzę, proszę cię. Czekałem na odpowiedź jak czpun na dragi, jakbym siedział w zakładzie w pasach. Jej odpowiedź mocna jak heroina, ta bo cisza jak makiem zasiał. Nie mogę mówić, że się nie spodziewałem. Nie znaczy wcale, że mnie to bolało. Został mi w tym cię nadziei, że tak jak ja była nieśmiała. Ta jasne, tak sobie tłumacz to tak łatwiej. Znasz prawdę, jesteś zjebany i nikt cię nie będzie chciał na zawsze. Poczuć się wartości własnej żadne. Tak właśnie wyglądało pierwsze w życiu odrzucenie. Paręnaście lat do przodu stoję z Majkiem na wlepionej w setki oczu scenie. Ta, z innym mindsetem. Teraz chcą mnie wszyscy jebać, tych co mnie nie chcą. Nie potrzebuję ich, odejdą ode mnie, to wypiję setę. I drugą i trzecią i nie będę czuł nic. Nie wracam już do tych lat podstawówki. Gdy boli coś, łatwiej jest się nakurwić. Ale gdy alkohol wyparowuje, to ból wraca. I jeśli nie masz poczucia własnej wartości, to boli cię znów strata. Dokładnie tak jak za dzieciaka, nikomu tego nie pokazujesz. Oczywiście, bo przecież jesteś zajebisty w ich oczach. A w tych oczach musisz być zajebisty. Tam bez tych oczu jesteś nikim, nikim. Ty nie będziesz cię przy mnie. Jestem pewien, że nie wiem, kim będę wobec ciebie. Nie uwierzę w siebie, proszę cię. Lubię. Zawsze to nie wiem, kim będę wobec ciebie. Nigdy już nie uwierzę, proszę cię. Lub nie, lub nie, lub nie.
co, jesteśmy już? Halo, halo. Widać Tomka? Widać. Jaki był typ tego numeru? Bo... Lub mnie, lub nie. Lub nie, lub nie. No i co? Hope you enjoyed i my spierdalamy, bo nie możemy opuścić całej płyty. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie, dzięki, że wpadło was tylu. Kaja się pochwaliła tartą. To był jej pomysł, także podziękujcie jej. No i co? Widzimy się na social media i słyszymy się na trackach już za 6 dni. Do zobaczenia!